Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony będą Lazarus, po drugiej stronie Kub. Siema, siema, a za murem Horda. Tak jest, dzień siódmy, czyli przegięty, tak? A później znowu light. Tak, o. Zaczyna się. Poczekaj, otworzę drzwi i zobaczę, co nie, jest zewnątrz. Nie, 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 proszę cię. Halo, koledzy. Krwawy księżyc. Schowaj się. Proszę cię, schowaj się. Nie otwieraj, nie, niech rozwalają. Czekaj, gdzie światło, zabieramy światło, nie ma tutaj. Słyszysz, jak biegają? Słyszę, jak biegają. A ty wiesz o tym, że... Właśnie, co, kochani, możemy się spodziewać siódmego dnia i każdego siódmego? Największej hordy, dodatkowy boss. Tak, nowa ale postać. Ale to nie jest reguła, tak, tak. To nie jest reguła, żeby się pojawił. Poczekaj, napiję się piwa. Mhm, tak, jasne, zajebiście. I co jeszcze? Oczywiście hordy, oczywiście potrafią być... przelecieć te... Osy? Osy, osy to zawsze są. Tak, a właściwie to są pszczoły, bo osy nie robią miodu. No też racja. A no i oczywiście spidery, tak? Te to darły tak, przed tak, chwilą tak. Mordę. A plus do tego, że tak powiem, grubasy policjanci. Tak, tak, tak. Dlatego ogólnie rzecz biorąc, no, tak. Siedzimy w noże. A! Bo oczywiście trackinga ustawię. I słuchajcie, poszedłem kawałeczek w tą stronę. Czekajcie, w którą stronę poszedłem? Do góry. Poleciałem za świnką i znalazłem domek. Domek zajebisty, nowy, którego jeszcze chyba do tej pory nie było, tej wersji domu, nie? Zgadza się, tak, tak. Ten piętrowy. Dołożyli nowy budynek. Tak, i co jest najważniejsze? Ma Forge'a. Tak, bo my nie mamy do tej pory książki z Forge'em, to przynajmniej tam stoi Forge, to będziemy go bronili. Czego ty masz metalową zbroję? Znalazłem. A ja? Ja w skórkowej. Słuchaj, może zamiast mówić tak, tak, będę ci mówił, nie wiem. Być może. Absolutnie. Nie no, ogólnie mamy przerypane, czekaj. Spróbuję otworzyć okno, znaczy okno, przez okno pokazać wam, jak wygląda krwawy księżyc, bo jeszcze chyba tego nie pokazywałem. Tylko w kuckach, po cichutku, przez okno, nie będę otwierał drzwi, bo słyszę, że tam łażą za drzwiami. Z której strony był księżyc? O! Jak jest! Mi? Krwawy księżyc, jest, kochani. A skąd jest ty? Ale ogólnie krwawy księżyc to skądś spapugowany, nie? Może z jakiegoś filmu o zombiakach. Cholera wie tak naprawdę. Było, bo masa była takich. Biegną! O. Poczekaj. Co ty robisz? No robię hałasu. Nie! Halo, zombie, tu jesteśmy! Chodźcie do nas! Głupi jesteś! Cii. Dobra, już jestem grzeczny. Zwariowałeś! Nie siódmego dnia! Znaczy siódmej nocy. A! Jest patent, patent chamski. Kochani, trzeba uważać, jak lecą spidery. Tak, kurde, co drą mordę. Dlatego, że nie możecie wtedy być nawet, nie wiem, ja już przetestowałem, na dachu nawet. W kuckach, w ciemności. One cię od razu wyczują. Ja nie wiem, jakim cudem to one to robią. Kiedyś tak nie było. A teraz, jak lecą w nocy, cię od razu zobaczą, koniec, dziękuję, do widzenia. To już masz przerypane, tak jak w ruskim czołgu. A powiem ci, że na forum pimpów ludzie trochę narzekają, że spidery mają w głowie GPS-a i zawsze są nakierowani na ciebie. No. Ale nie, to nie jest reguła. Znaczy, no, jak siedzisz w domu, no nie, no jak siedzisz w domu, to luz. Gorzej, jeżeli coś się pali w domu, to one mają GPS-a i one od razu do drzwi lecą i nawalają w drzwi. Na ciepło. Tak. Odpływają ciepło. I one do ciepła chcą lecieć. Więc de facto, szczególnie kochani, w nocy nie należy palić niezależnie czym, a tych pieców, no i ognisk też chyba, nie? Też, też. No, dobra, kochani, to my sobie tutaj siedzimy. Modlimy się, żeby nic się nie stało i wracamy, jak będzie rano, dlatego że chcę pokazać wam ten domek. Pójdziemy chyba tam oczyścić teren wpierw, co? Tak, oczyścimy teren i... Bo tam dosłownie masakra powoli była. Powoli się przeniesiemy, ale nie wiem, czy będziemy całość przenosin pokazywali, bo to... Nie, nie będziemy, ale wpierw pójdziemy to zobaczyć, o co kamant w ogóle, nie? Dokładnie. Dobra, to cięcie i wracamy rano. I jesteśmy, kochani, z powrotem, no jest szósta po szóstej i ogólnie rzecz biorąc cisza spokój. Chodź już stąd! Dostaw ten... Co ty chcesz od tego, kurde, tego, krzesła? Nic, niecierpliwie się, idziemy. No to idziemy. Osy latają jeszcze, więc ostrożnie.
Bo osy też potrafią bić. Wiesz co martwi mnie? Znaczy, że ledera nie mamy. Nie mamy, nic nie mamy. Słuchaj, ale na singlu leather working znalazłem dopiero 19 dnia. Tutaj, chodź. 19? Tak. No to kiepsko. Ja to znalazłem bardzo szybko, leather working. Forge'a znalazłem na 20 którymś dopiero dniu, no jak grałem na singlu. Ciężko jest, to prawda. No właśnie, poprawili. Deszcz pada i ogólnie rzecz biorąc nie ma już tak tego ciemnego, kurde, bo to strasznie ciemna ziemia była i w ogóle nie było nic widać, a... Nie wiem, tobie też pada deszcz, tak? Nie wiem. O. Cześć. Tak, i Kuba od razu oczywiście, w łeb dostał. To jest grana. Za blisko! O szkurde. Jak mnie pojechał? Dobra. O, pilsik, bardzo dobrze, pilsiki to lubimy. Dobra, chodź. Kurde, skąd ich tyle? Pewnie po nocy zostali. Zapewne. Co? Nie wiem, czy widzowie zauważyli, ale gramy już na nowym, na nowej wersji. Tak, po, tak. Po paru fiksach. Ten fiksy, czyli naprawy były wprowadzone właśnie między innymi z tą pogodą, bo to jest taka była żenada z tą pogodą, że wstyd. Dokładnie, przeszedłeś 10 metrów, padał śnieg, po chwili wychodziło słońce i po kolejnych kilku krokach nie wiadomo A, co. Kuba, ogólnie rzecz biorąc poczytałem troszeczkę, gdzie najczęściej recepty dropią. Się okazuje, czekaj, że jest duża szansa, a wbrew pozorom na receptę z zombiaków, ale trzeba grzewać w śmieciach. W śmieciach są bardzo często recepty. Nie wiem. No dobra, czekaj, to zbliżamy się powoli, kurde, weź mi pomóż. Nie wiem, prowadzisz mnie po jakimś... Stamina mi zdechła. W wertepach, zombie jakieś, krzaki, co to jest? Pole bawełny! Kolego, w pewnych strefach nie możemy wyginąć. Kurde, ja z tym nożem biednym takim... Mi tu. Jaka to jest bieda, kurde, z pomarańczowymi itemami. Dobrze, że nie z szarymi, ale... Uderzają mnie z dystansu kilku metrów. Ale wiesz, co mnie najbardziej na singlu bolało, jak grałem? Brak recept na broń. Poznajdowałem kupę broni, fajnych części, a nie mogę tych części złożyć, no bo kurde... Nie mam recept na broń. Znowu coś się tam bijesz? Tak. Wiesz co? Ja mam ten sam problem. Na przykład mam snajperkę, umiem robić snajperkę, umiem robić naboje do niej. No ale części do snajperki pewnie nie masz. Ojej, jak mnie zlagowało chwilowo. Mam, ale nie mam pistoletu. A poza ciekawsze, nie mam książki Emunation, więc co mi z tego... Dużo tam z kolegów. Ty. Jak nie mogę rozłożyć naboju i zrobić odlewu. Dobra, tych trzeba wy... O kurde, trzeba ich... Chodź, to jest fala. Znaczy fala, była chyba fala. O, widzisz? Zobacz, jak mnie trafia z daleka. A z czego ty walisz? A bo to ty z noża walisz, z noża trzeba podejść bliżutko. Ale bo Kubuś, ale bo ty źle robisz. Trzeba zrobić podejść, szybko walnąć i odskok. No to ja tak robię. I tak mnie trafiają, bo to jest lag serwerowy. A lag serwerowy. Deszcz serwerowy jest. Jakoś mnie nie biją, a ciebie biją. Który level? 11. Dopiero, niestety. Czemu? O, widzisz? Nie no, ja mogę z daleka. O, Krawler. Może dlatego, a się kurwa schował. To jest na serwerach Steama, to wiesz. Gdzie ona opadła? No. Bakera mamy! Ładne cacko. No nie ma co. Kochani, dlaczego Baker jest taki ważny?
Dzięki niemu możemy robić, już nie mówię o paliwie, ale możemy antybiotyki gotować. I tak, to jest ten dom. Zatęchłego chleba, rozpleśniałego. Tak. I... potasy. O, ładne, ładne. Ej, wara od moich drzwi, nie zapraszałem cię, idź stąd, cio. Oj, co? No nie, no zobacz, jak zdemolował okno, no co za... Jakie okno? A, było z tym. Siusiak. Ty, uważaj. Idzie następny, grubas. No dobra. Jest forge. No, old jest beer. Forge. Tak, do tego będę wrzucał wszystkie picie, nie? Przeszukajmy. Kto idzie bić grubasa? Ty masz mniejszy level liczby. Znajmy. Chodź, mięsko! Szyneczka z chabi. Co? Zanęcam go. Zanęcam po grubasa. Chodź. Dobra. Naprawdę zajebisty domek. Podoba mi się. I na tych stołach sobie zobacz, ty. Na tych stołach to sobie ustawimy magazyn, skrzynki. Będzie fajnie. Oczywiście normalnie otwierają, ładnie. Misio w okolicy. Ładny balkonik jest. No w ogóle to jest piękny dom według mnie. Tylko na górze, tu sobie przy tym zrobimy sypialnię, łóżko. Tylko zamykaj drzwi, co? To czego nie możesz odłożyć? A, tego. No... a to jest zejście. Masz jakiś łód? Nie mamy łuda. Dobra, wiesz co? To co? Świadek. Nie, zostaw... Nie! Nie mamy drzwi nawet. Zostaw to. Zostaw misia. Co ja chciałem powiedzieć? To co? Przenosimy się, co? Tak, tylko... Znaczy właściwie nie wiem. Zetnę drzewo i zrobię drzwi. Tak, dobra. Ty robisz drzwi, ja lecę po rzeczy i wiesz co, ja też zetnę, ja zrobię skrzynki. Coś pierdzielnego. Drzewo zapadło się pod... ziemię. Będziemy mieli iron! Tylko jest mały problem, nie mamy ledera, bo do wielu rzeczy leder potrzebny. Drzewo! Na przykład do kuszy, która jest highly recommended. Tak, bez kuszy jesteśmy martwi. Coś idzie? Możesz mnie nie papugować i nie mówić ciągle tak? Tak. Tak! Nie, mogę. Tak mogę. Może się pewnie, że tak powiem, pełnym zdaniem nie umiesz mówić, no. Ich weiß nicht. Ja. Tylko nie po niemiecku mi to proszę. Aaaa. Kolejna deseczka. Schneller, Herr General. A to było z tego. O, czekaj, chest. Weźmy 12 skrzynek od razu, zrobimy taki konkretny magazyn. Ulepsz. Wiesz co? Zabuduję na razie te okna. Jest kibel, więc jest woda. Bo powiem ci tak, oni mogą nas zobaczyć przez te okna, one są nisko dosyć. Wiesz o co chodzi? What? Zniknęło. Zabezpieczam, żeby nic się głupiego nie stało i jakiś psychopata nie rozwalił nam forża. O tak. Aha, będzie magazyn jak się patrzy. W końcu. Tak naprawdę te drzwi drewniane to są nic nie warte. A później będziemy mieli, wiesz, jakby będziemy mieli trochę ironu, to już wiesz, to już sobie damy radę. Dobra, mam świeczkę, słuchaj. Postawię. Patrzę na mapie, czy gdzieś mamy kopalnię. No, to znaczy jaskinie. Jaskinie. W okolicy, nie, wiesz co, nie chodziłem dookoła, trzeba by było dookoła, bo mamy jedną przy domu samym, tamtym, co byliśmy. W tym starym, jest fakt... A... tak. Jest pomiędzy dwoma... No jest, to jest to, kochani, to jest ta czarna kropka i tam będziemy ewentualnie mogli pójść, ale to kiedy indziej, pierw się przenieśmy. Gdyż okna pozabijało się ładnie. No dobra. W miarę krótkie no to... cięcie i przenosimy graty. Dokładnie, więc zaraz wracamy. Jesteśmy, kochani, na nowy wanik w ogóle.
piękne. Wygląda to jakby... jak skóra. Nie, jak skóra, taka wiesz, wyłożona skóra. Z misia. Cholera wie, może i z misia. Może pójdę po misia? Halo, nie. Dzień dobry, czy ktoś jest na dworzu? Kuźwa, pierwsza godzina prawie deszcz. W nocy, horda. O, biegają. Zabiliśmy okno, ja nawet nie widzę, co się dzieje na zewnątrz. Cześć, tu nie mam czasem okno. To się dzieje, oby tutaj nie weszli, bo trzeba chronić Forge'a. Nie, nie, spokojnie, oni nie wejdą. No pada, ogólnie. Pamiętaj, uważaj, nie podchodzić do tych okien wybitych, bo widać je. Widać przez nas. Możesz podejść tutaj na chwilę, zobacz, tu jest dziura. A to wiem. Nie było okna po prostu, nie było co zabijać. Ale jak wyszedłem na zewnątrz, to... jest jakby było zabite. Aha, to się nie wczytała tekstura w takim razie. Kuk. No dobra. Uzupełniam paleniska. No, pozupełnię wszystko tego. Ile mamy antybiotyków? Antybiotyków mamy 5, więc ze zrzutu ostatniego bardzo dużo mamy. Tu jest kibelek. Jakby coś taki nasz schron atomowy, nie? Jakby coś, to do kibelka, pamiętaj. Dobrze, słuchaj, zrobię jeszcze grilla i zrobimy sobie jajka na bekonie. Ale one mało dają, wiesz, sprawdziłem. Możesz zrobić, ale to... Jajka na bekonie dają ci plus 1 wellnessa. No to, co to jest? To jest plus 1. No, a mięsko... daje 0,8 i 0,6? O, gotowane 0,8. O, rzeczywiście. Ładnie. No dobra, no to zrób, tylko zostaw parę jajek, nie? Z dwa. Ogólnie się ogarnęliśmy, kochani. Tutaj już łóżka stoją. O, śnieg pada za oknem. A co później będzie widać, że na trawie śnieg? Widać, widać. Zasypuje całkowicie teren. O. To my co, to my w górach jakiś jesteśmy? Wow. Nie, po prostu warunki pogodowe tak działają. Ojej, ale tam dalej to jest śnieżyca już normalnie. No ale to jest dzień 9 tak naprawdę, znaczy już 9 się zaczyna dopiero, czyli 8, z 8 na 9 to jest chyba ta najsłabsza fala, o ile w ogóle przyjdzie. Boże, co śmietnik sobie zrobił, kurde? Była już. Właśnie chciałem zwrócić uwagę, że zostawiłem w szafce z książkami trochę burdelu. Słuchaj, jest druga w nocy, zacznę przepalać, dobra? Dobra, przepalaj. No, mamy piecyk. Jeden piecyk, co ty, iron, skrapa, przepalasz? Tak, i robię stalowe drzwi. Tak, żebyśmy przeżyli to wszystko. No ale wiesz, no zobaczymy jak to będzie dalej. Dobra, ja jestem najedzony. Co musimy z... Coś mi tu nie pasuje. Słyszałeś? Psy? Wyją? Wyją. Boże, skurwy... Znaczy, skurczyseny. Ja to słyszałem. Ja to słyszałem. Patrzcie, co wsadziłem. Dobra, tutaj tego... W kulerze są białe puchy. No jesteśmy naprawdę w dobrym ustawieniu. Te mury no niestety są trochę tak słabe. To nie jest kobel. Niestety, kobel jest o wiele mocniejszy. Oby nie stracić tylko forża i będzie całkiem dobrze. Ty, rzeczywiście biało się zrobiło, ale numer. Aha. Ale jazdy. Wyszedłem na zewnątrz, to ci wszystko widać. Nie ma tej paskudnej mgły, która była w poprzedniej Alfie. Tak. No to poprawili. No nie, no szronione wszystko. Smallstone. Jeszcze brakuje tylko śladów na śniegu. Ta, i co jeszcze? Dobra, chodź. Jeszcze chciałbym swoje nogi widzieć chociażby. Bo czuję się jakbym lewitował. Zamknij. Co ty robisz? Rozwalam drzwi. W nocy hałasować. Tu biblioteka! A ja bym się śmiał, rozwalimy drzwi i wpada horda. O. Znając Kuby, szczęście... O, na deskach nawet śnieg mamy. No, ale ja... Ale mi się to podoba. No, jeszcze wzmocni je. Tak, tak, tylko muszę... No, znaczy, nie wiem, nie wiem. Czy mamy tyle ironu? 4 sztabki. Znaczy, dawaj, Rubo. Prawda jest taka, na razie nie mamy na co wydawać tego ironu, zrobić bo nie mamy po książek. Po kilofie? Tak, i iść do kopalni, wydłubać sobie trochę szajsu. Znaczy... No, jak... Nie, no, ja wiem. No, nie mamy tyle tego.
Jeszcze nie mamy czym naprawiać później tego. Rurkami. A masz rurki? Całe 4 są? Sztabki przerobię. No to dużo muszę zrobić drilla. Budujemy sobie nowy dom. Nie wiem po co tu chcesz, jak to jest to na teraz. Zwaliłeś. Kurwa. Pomyliłem drzwi. To zwaliłeś. To te. Teraz tam wstawię drzwi. Pomylił drzwi, no. No dobra. Zaczyna to wyglądać jako tako. Dobra, logistycznie rzecz biorąc, mamy w okolicy jakieś domy? Są. A w którą stronę? Szefie... Co to takie pomarańczowe? To jest glina? Na mapie? To jest... No tak. To jest glina. Szefie, na wschód. Północ, południe, wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Tą drogą? O ile pamiętasz, jakiego to było filmu. Tak. Czekaj, jakie ja mam... Jakie mam załadowane... Kuk, kuk. Czekaj, load irony załadujmy. Dobra. Słuchaj, tą drogą, tak? Co jest tutaj taka... Si, si, tak exactly. No dobra, no to... To ja idę na... Broń domu. Szefie, mamy 4 sztabki żelaza, jesteśmy bogaci. Do dupy taka robota. To jest... O cholera, oni biegają. To jakoś jasno tutaj w tych górach jest. Jest teraz jaśniej, no poprawili to w końcu w tym fixie, hotfixie, jak to nazywają. A sobie wyobraź cierpienie, jakie mieli ludzie, gdy budowali motocykl i im nagle znikał. Ojoj! Na forach się pojawiły screeny, na gdzie niedźwiedź ucieka na motorynce. Co? Z dopiską, uważaj, idzie, zostawiasz swój motor. Poważnie? Tak. A dlaczego? One po prostu znikało... Zbugowane były, znikały. Oj. Zrobiłem grilla. Mamy tu dom. O! Słucham cię, Michale. O! Co o? Wracaj! Czekaj, muszę ją skosić, bo mnie... Dobra. Przyuważyła mnie. Nie, spoko, ja robię, wiesz, hide and seek, nie? Come to papa. To ty tak, bijesz? Nie, to nie ja biję. Cicho. Czekaj, bo tutaj... Ktoś się w kilku miejscach wścieka. Mówisz... Hit and run. Hunted! Michał! Co? Spierdalamy! Tak! Nie mów brzydko! Przepraszam, znaczy spieprzamy, spadamy. O, pomóż! Aaaa! To nie był dobry pomysł! Zamknę za tobą drzwi. Dobrze. Nie! Nie przede mną! Fuck! Przepraszam! Biegaj! No wracaj tu! Czekaj, biję się z nimi, no! Naprawdę! Tylko trzeba cały czas na baku trzeba. Osz. I zatruła mnie, no. Menda jedna. Mogłem. Tak, leci następny zaś. Dużo. Wracaj. Nie mogę! Ja tu sobie postoję. O, z łuku. Ale obaliłem... Dobra, za ciemno się zrobiło. Wchodzimy do środka. Tak, akurat... Nie jest. 30 minut do wschodu. Ale wilki wyjął. Obaliłem właśnie mitologię, że... A ja tu na deszczu, wilki jakieś. Że w nocy nie da się uciec przed hordą. Nie da się. Da się, no przecież to zrobiłem, no. Biegałem i biłem.
Nie hałasuj! Nie hałasuj! Ała! Wyjąłem mięcho. To wiesz co? To jak tylko nastanie dzień, pójdziemy szybko domek ten zlutować tutaj obok, co? I zobaczymy, rozeznamy się w terenie, co tu jest. Tak. Bo przyznam szczerze, nie wiem, co tu jest. Wiem, że tylko widziałem jakąś chałupę. Całkiem zresztą. I tyle. O! Dzionek. No, jaki dzionek? Jeszcze nie ma dzionka. Pierdzionek chyba. Dobra, weźmiemy sobie piersika, pierdzielniemy. O, żeby zregenerować swoje wątłe zdrówko. Nie wiesz, że leki uzależniają? A tam! Moja postać to już jest lekomanem. Muszę nóż naprawić. Co robisz? Smażę jaja. Nie wiem, z jakiego to firmy było. I też nie. Nie chcę wiedzieć. Nastał dzionek. Idziemy. Come on! Samo się będzie paliło, nie musisz mu pomagać. Czekaj, głodny jestem. Odchudzaj się, gruby jesteś. Schudłem. Kto? Za dużo piwa z tobą piję. Ze mną? Tak. Sam pijesz piwo! Beze mnie. Właśnie dlatego gruby jesteś, a ja chudnę. A. Jakie bezalkoholowe? A, powiem ci, że nie wcisnąłem kuk. A, no, po co, nie? What the fuck? Mam złe myśli. Czemu tu jest zabity zombiak? Nic nowego. No ale przed domem? To ja go nie zabiłem. I drzwi nie ma? Oj, i niedźwiedź. O, bierz niedźwiedzia. Spadaj! Sam se bierz niedźwiedzia. I wanna eat. Ja zlutuję ten dom. O, rurki, bardzo dobrze. Kas, rurki. To ty biegniesz? Znaczy, spaceruję sobie. Tak, to ty. Zostaw misia! Nie, tutaj rozwalam skrapy. Po co się chcesz dostać, jak z drugiej strony jest otwarte? Tak? O, a jak ja tam wszedłem? Świnka. To nie była świnka, tam jest misio. Nie. O, jajko. Jednak misio. Zrobiłeś to. Tak. Ja pierdzielę. Jak to zrobiłeś? To on tu wejdzie. Dawaj go tutaj do domu. Znaczy uciekaj do domu. No i tak oto żyła. Zastunował mnie. Dobrze. Zostawiam go tobie. Ta! Właśnie. Pierdzielony! Wszedł na taras! Bigo! To już po mnie! To już po mnie! Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Ganiam się z niedźwiedziem wokół stołu! Prawda, kurde, zabieraj go ode mnie! Ucieknę! Ty cholero! No słuchaj, przecież nie może być zbyt nudno! O, uciekłem! Tak? Ja prawie nie żyję. Zostaw go, kurczę! Zaraz, zabiorę swoje rzeczy i go... Może go ubiję z łuku? Kom tu. O, zauważył mnie, dara! Lecę do domu. Nie, chodź. Ja ci pomogę. Shit! Ty tam wylutuj górę. W tamtym domu. A cały domek oczyściłeś dół? Nie, dół tak. Misio! Kara. Zabiłeś go? Nie, jest w drzwiach. Biję go z noża. Będzie mięsko.
Zostawiłeś mi normalnie za drzwi zabunkrowane. Cwaniaku. No właśnie, mówiłem ci, że... Dobra, zabity, misio. Bierz mięcho. Biorę mięcho. Będzie mięcho. Gotuj z wodą. Sam się gotuj. Nie chce mi się. Nie teraz. Tyk. Dobra, znalazłem. Czekaj. Cylinder. O. Dzień dobry. Dobra, czekaj, jakieś spodnie znalazłem. O, lepsze. Te. Dobra. Zostawić rzeczy. Roślinki. Wiecie, posegregowaliśmy już tematycznie, konkret normalnie. Tutaj jajka. Kamienie, a tu słoiki. No, powiem... Mamy przed domem jedną wielką breję wnętrzności. Coś ciekawego? W sejfie? No nie, ogólnie tam. Właśnie wszystko puste. Mhm. O, i kochani, na koniec odcinka pokażę wam, gdzie jest glina, bo pewnie niektórzy... O, to jest glina, ale takie są połacie gliny, na mapie wygląda... To kuźwa, zombie. No właśnie, a znasz ten dowcip o policjantach? Że? Dlaczego na ramionach mają takie małe choineczki? No. Bo na glinie większe nie wyrosną. O, i to jest na przykład połać gliny, to ta brązowe, to tutaj, to ona jest głębokie jedną kratkę w dół, ale można sobie pokopać. O, coś, czekaj, znalazłem. O, cześć. Jedzonko. No dobra, my się tutaj ogarniemy, więc mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Hejka!